widziałeś, że co? Że takiego jeszcze nie widziałam. Motylka. Aha, motylka. Trzeba go będzie sprawdzić. Okej. No to teraz jeszcze powiedz, gdzie jesteś? W Lipowcu. Znaczy między, jeszcze między Lipowcem a Wierzchostami. Będziemy sobie penetrować dzisiaj w PGR. Czyli taki mały urbex, tak? Mały urbex, tak. W Beskidzie Niskim. Ale fajne te, patrz. Te dingsy na końcu patyka, tak? Tak, dokładnie. No i... Dolina rzeki Bielczy. Bielczy, Belcza. Belcza. Po łemkowsku. No a generalnie to idziemy tak zwanym traktem węgierskim. Od średniowiecza chyba, nie? Tak to mówił pan Stanisław. Od średniowiecza do mniej więcej początku XX wieku. Tą właśnie drogą, która jest przed nami, transportowano. Nie wiem, czy to tak można nazwać. Przewożono tędy wino. Z Węgier do Galicji. Generalnie to był taki właśnie główny trakt handlowy między Węgrami a Galicją. No później po wybudowaniu drogi przez Przełęcz Dukielską trakt utracił na znaczeniu. Samo miasteczko Jaśliska, które słynęło zresztą z... miało chyba prawa miejskie do momentu, jak właśnie winko wozili, nie? W piwnicach ratusza Jaślińskiego. Jaślińska miała w ogóle jedyna pozwolenie na sprzedaż wina. O właśnie, no. W piwnicach ratusza... Komora celna po prostu jedna. Tak. W piwnicach ratusza składowano też to wino. No i samo miasteczko właśnie po wybudowaniu drogi na Przemysł Dukielską no straciło na znaczeniu. Dziś jest to senna. Przesyłka też nastawana, cudowna, wspaniała. Dokładnie. Mieścina. Takie potwory po drodze. Tak. Winniczek junior. Aha. Coś z wina. Coś z wina. Dobra. Zobaczymy później. No to na razie tyle. Thank you.
Kolory lekko zmienił. Felek! Tu są kolory oryginalne, a tu są kolory maskujące. Moro, chodź. Moro. Tak wyglądają pozostałości po gospodarce centralnie planowanej w Lipowcu.
chodź, popłyniaj. Proszę, tutaj chodź. Ładnie. Popłyniaj. Masz grymasie moje. Ładnie. No, ciamaj. No chodź, chodź. Ciamaj, ja żyję. Nie, mu się później zbierze, jak my będziemy jedli.